Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii maturalnej na kanale Rock Your English. Dzisiejszy odcinek sponsorują takie dziwne, duże paluszki, ale nawet dobre. Oczywiście tak naprawdę to nie sponsorują, nikt mnie nie sponsoruje. Nie wiem w sumie, czy to dobrze, czy źle. Tak dokładnie to paluchy przysmak do piwa. W mieście, w którym mieszkam, jest tylko taki podły zwyczaj dodawania do wszystkiego kminku. Miasto kminku. Po co komu kminek? W poprzednim odcinku ogarnęliśmy sobie słuchanie na maturze podstawowej. W jeszcze poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym, jak na spokojnie podejść do ustnej matury z języka angielskiego i skąd dostajemy na tej ustnej punkty. Ja wiem, że w komentarzach bardzo licznie prosicie o maturę rozszerzoną, tudzież o pisanie na maturze podstawowej, ale musi być tu jakiś porządek. Więc w tym odcinku na szybko podstawowe czytanie, w następnym podstawowe pisanie, a rozszerzenie będziemy męczyć cały kwiecień. Czytanie na maturze podstawowej to taka umowna nazwa na zadania od 4 do 9. Czyli wszystko to, co jest pomiędzy słuchaniem a pisaniem. Zadanie czwarte to dopasowywanie nagłówków. Zadania piąte i szóste to teksty, do których mamy pytania i odpowiedzi ABC. Zadanie siódme, czyli tekstik z wyjętymi zdaniami, które musimy z powrotem w odpowiednie miejsce wstawić. Zadanie ósme to tekstik, z którego zostało wyjętych 5 słów, czyli mamy 5 luk. I do każdej luki trzeba teraz dopasować odpowiednie słowo z 3 opcji. A, B lub C. Zadanie dziewiąte zbudowane jest trochę podobnie do tego ósmego, czyli też musimy dopasować odpowiednie słowo do luk, ale tym razem to słowo musi pasować do 2 zdań. Spokojnie, szczegóły za chwilę. I za chwilę przyjrzymy się każdemu zadaniu z osobna. Nie będziemy dokładnie analizować przykładowych zadań, bo tego jest już w internecie mnóstwo. Przyjrzymy się za to, jak dokładnie każde z tych zadań jest zbudowane, a następnie rzucę Wam kilka pomocnych rad, jak sobie z tymi zadaniami poradzić. Zanim jednak to, kilka podpowiedzi, kilka rad, które pasują do wszystkich zadań od 4 do 9. Po pierwsze, czytaj poważnie polecenia, tak? O tym samym mówiłem przy okazji słuchania. Ale uwierzcie mi, na czytaniu to jest nawet jeszcze ważniejsze. A poza poleceniem, przeczytaj też dokładnie tytuł tekstu, jeżeli taki jest, i wstęp, bardzo uważnie. Polecenie, tytuł i pierwsze zdanie tekstu pomagają ustalić jego główną myśl. A to naprawdę bardzo pomaga. Po drugie, podkreślaj słowa klucze. W każdym tekście, w każdym paragrafie, w każdym akapicie są pewne słowa, które myślę, że każdy z nas jest w stanie wyłapać jako te najważniejsze. Nawet jeżeli wyłapywanie takich słów kluczy idzie nam słabo, to naprawdę nie zaszkodzi spróbować. To jest bardzo pomocna technika, dzięki której nie musicie za każdym razem spoglądając na tekst próbować go od nowa zrozumieć. Ale na spokojnie, bo to sprowadza nas do punktu trzeciego. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Tak, o tym też było na słuchaniu. Ty nie musisz rozumieć każdego pojedynczego słowa. Ba, ty możesz często nie rozumieć całych zdań, a mimo wszystko wiedzieć, o co mniej więcej chodzi w tekście. Mniej więcej, bo tyle powinno wystarczyć, żeby tą maturę zdać całkiem dobrze. Całkiem. I po czwarte, na spokojnie. Nawet bardziej na spokojnie niż na słuchaniu. Masz czas. Relaks. To nie jest nic trudnego. Dobra, bierzemy się po kolei za zadania. Zadanie czwarte. Dopasowywanie nagłówków. Tutaj mamy do zdobycia 4 punkty, ponieważ są 4 akapity, 4 paragrafy i do każdego akapitu musimy dopasować nagłówek. Jedyny problem jest taki, że nagłówków jest 6, a paragrafów 4. Jaki jest na to sposób? Przeczytaj sobie najpierw uważnie wszystkie 6 proponowanych nagłówków, a później idź po kolei. Przeczytaj pierwszy paragraf, zastanów się po polsku, nie musisz cały czas myśleć tutaj po angielsku, zastanów się po polsku, o czym ten paragraf właściwie był. Spróbuj go sobie streścić, sprowadź go tym streszczeniem do takiej jednej głównej myśli, a potem spójrz jeszcze raz na nagłówki. I tak po kolei, raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli wydaje Ci się, że pasuje więcej niż jeden, zaznacz na razie więcej niż jeden. Być może idąc dalej, do drugiego, trzeciego i czwartego, okaże się, że gdzieś pasuje jeden z tych już wcześniej zaznaczonych. Lepiej, że gdzieś jeden z tych zaznaczonych lepiej pasuje.
każdy paragraf oddzielnie i streść go sobie i sprowadź do głównej myśli. Zadanie piąte. W zadaniu piątym mamy 3 króciutkie teksty i do każdego tekstu jest pytanie. A do pytania 3 możliwe odpowiedzi. A, B bądź C. Warto jest sobie oczywiście, dokładnie tak samo jak w poprzednim zadaniu, spróbować streścić każdy z tych tekstów. Spróbować zastanowić się, o czym on mniej więcej by. Ale przede wszystkim musicie pamiętać, że na pytanie dotyczące tego tekstu macie do wyboru tylko 3 możliwe odpowiedzi. I dobrym sposobem w takiej sytuacji zawsze jest tak zwana eliminacja. Nie jesteś pewien, która z odpowiedzi jest prawidłowa? Najpierw spróbuj odrzucić tą, która według Ciebie prawidłowa nie jest. A może odrzucisz w ten sposób 2 i zostanie Ci tylko 1? Kiedy już w taki bądź inny sposób dojdziesz do tego, która odpowiedź powinna być tą prawidłową, spróbuj znaleźć fragment w tym tekściku, który udowodni, że to właśnie ta odpowiedź jest prawidłowa. Fragment bądź fragmenty. Pamiętajcie, że po tym arkuszu możecie dowolnie mazać, pisać, zakreślać, co sobie tylko życzycie. Możecie go zostawić całego w kwiatuszkach, serduszkach i innych nosorożcach. Całkiem. A więc możecie też pozakreślać fragmenty, które pomogą Wam w rozwiązaniu tego arkusza. Zadanie szóste. Zadanie szóste to właściwie taka nieco bardziej rozwinięta wersja zadania piątego. Znowu mamy tekst i znowu mamy do niego pytania. Różnica polega na tym, że tym razem jest to jeden tekst, ale dłuższy. Jest do niego 5 pytań, każde ABCD. Ale technika rozwiązywania powinna być właściwie taka sama. Czytamy tekst w całości bądź fragmentami, zastanawiamy się, o czym ten tekst bądź te fragmenty po kolei były, po czym przechodzimy do pytań. Mamy problem od razu z odpowiedzią? Eliminujemy. Uważamy, że znaleźliśmy prawidłową odpowiedź? Spróbujmy znaleźć uzasadnienie w tekście i je podkreślić. To naprawdę bardzo pomaga i dzięki temu nie tracimy głupich punktów. Nie tracimy głupio punktów. Jeśli nie potraficie znaleźć fragmentu, jest niestety spora szansa, że Wasza odpowiedź jest błędna. Zarówno w piątym, jak i w szóstym pytaniu pytania dzielą się na te konkretne, na które w tekście najczęściej odpowiada jedno konkretne zdanie, które trzeba sobie znaleźć i podkreślić, bądź pytania ogólne odnoszące się do całego tekstu. Tych z reguły jest nieco mniej. Na przykład, o czym był ten tekst? No i do wyboru mamy 3 bądź 4 opcje. W takim przypadku zaznaczanie jest nieco bardziej żmudne, ale dalej przynosi efekty. Zadanie siódme. Zadanie siódme to tekst, z którego zostały wycięte 3 zdania. No i my te zdania musimy z powrotem wstawić w ich przynależne miejsce. Jak zwykle jednak CKE postanawia zrobić nam pod górę i do wyboru mamy aż 5 zdań. I choć naprawdę wielu zdających boi się tego zadania, choć naprawdę wielu zdających ma problem z tym zadaniem, ja na szybko na naszym przykładzie wytłumaczę, dlaczego nie taki diabeł straszny. Żeby się z tym uporać, trzeba oczywiście dokładnie przeczytać zdania, które są do wstawienia. Trzeba też przeczytać dokładnie zdanie przed i po luce i poszukać sobie odpowiedzi. Spójrzcie na zdanie A. They would be painted in bright colors. They. Kto they? To they musi się w zdaniu wcześniej do czegoś konkretnego odnosić. Prawdopodobnie zresztą, jak wszystko na to wskazuje, do ścian. Do ścian, domów, sufitów, podłóg, co tam jeszcze może być pomalowane na jasne kolory. They. Fantastyczna podpowiedź. Bardzo podobna podpowiedź znajduje się w C. It would be within the town limits, but it would look like a big country house. It. Co it? Do czego to it się odnosi? To coś. To, co będzie w mieście, ale będzie wyglądać jak wiejski dom. To coś. Co to? O tym czymś musi być mowa w zdaniu wcześniej. Zdanie D. Everybody had to help when we were moving it. Co to będzie co ty? Każdy musiał pomóc, kiedy to przesuwaliśmy, przenosiliśmy, przeprowadzaliśmy. Zależy od kontekstu. Najważniejsze jest, co to jest to. Przeprowadzaliśmy, przenosiliśmy, poruszaliśmy co? W zdaniu wcześniej musi być mowa o tym czymś. Jasne? Całkiem. Podobne podpowiedzi są w zdaniach przed luką i po luce. Trzeba ich tylko trochę poszukać. Najczęściej to będą osoby, they, he, she, it, we. Można też się dokładnie przyglądać konstrukcjom gramatycznym. Ale na tym poziomie to wcale nie jest jeszcze aż tak ważne. Zadanie ósme. W zadaniu ósmym znowu mamy luki. Tym razem jest ich 5, ale do każdej luki trzeba przypasować tylko jedno słowo. I w przypadku każdej luki mamy do wyboru A, B lub C. Zadanie dziewiąte. Podobnie jest w zadaniu dziewiątym. Różnica polega na tym, że tym razem w każdym przykładzie mamy po 2 zdania, a słowo z A, B lub C musi pasować do obydwu zdań. Zakręcone? Popatrzmy na przykład. You have no to be here.
leave this room, please. In most countries, women got there to vote in the 20th century. I tu w obydwu przypadkach będzie pasować słowo right. You have no right to be here. Nie masz prawa tu być. Women got the right to vote. Kobiety dostały prawo do głosu, do głosowania. Jasne? Pytanie 8 i 9 tak naprawdę różnią się od pytań 4, 5, 6, 7. Głównie dlatego, że tutaj zdecydowanie bardziej liczy się konkretna znajomość słownictwa. Znajomość konkretnych słówek. O ile w zadaniach 4 do 7 możemy czasem nieźle pokombinować, nawet jeżeli nasz zasób słownictwa nie jest aż taki bogaty, lub powiedzmy sobie szczerze, jest po prostu biedny, o tyle w zadaniach 8 i 9 będzie to dużo trudniejsze. Może się tu też przydać znajomość podstawowej przynajmniej gramatyki. Jaki jest mój sposób zatem na zadanie 8 i 9? Oglądać filmiki z gramatyki na kanale Rock Your English. Trochę naciągane, nie? Może trochę. Pamiętajcie jeszcze raz, przeczytaj uważnie treść zadania, tytuł każdego zadania, jeżeli jest, i pierwsze zdanie bądź nagłówek każdego tekstu. To bardzo pomaga w jego rozwiązaniu. Staraj się podkreślać słowa klucze, najważniejsze słowa zarówno w samym tekście, jak i w pytaniach do każdego tekstu. Nie denerwuj się, nie stresuj się, jeżeli nie zrozumiesz pewnych słów lub nawet całych zdań. Spokojnie. Wcale nie jest Ci to potrzebne do tego, żeby całkiem dobrze to wszystko rozwiązać. No może za wyjątkiem ćwiczenia 8 i 9. Ale no stress. Nie denerwuj się. Masz czas. Spokojnie. I przede wszystkim, nie zostawiaj pustych miejsc. Próba nie strzelba. Tu nie ma punktów ujemnych. W dzisiejszym odcinku to generalnie tyle. W następnym odcinku pisanie i już wkrótce matura rozszerzona. Jeżeli myślisz, że całkiem niegłupio gadam, to możesz na przykład zasubskrybować ten kanał. Może trochę. Zostawić taką bądź inną łapkę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zostaw je w komentarzach. Chętnie odpowiem, chętnie pomogę. Oczywiście zapraszam też do wszystkich innych odcinków na kanale Rock Your English, szczególnie tych poświęconych gramatyce. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku Rock Your English!